Twojej uroczystości, podczas których wierni w sposób szczególny proszą Najświętszą Maryję Pannę o łaski oraz dają wyrazy wdzięczności za wszystkie wysłuchane modlitwy. To również czas szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych, na nabożeństwach majowych nazywanych majówkami. Dziś właśnie obchodzimy taką szczególną majówkę, wsłuchując się w pieśni maryjne przygotowane przez zespoły ludowe z terenu gminy Międzyrzec-Podlaski oraz przez zaprzyjaźnionych gości. W imieniu swoim oraz gospodarza gminy Międzyrzec-Podlaski i mieszkańca wsi Przychody, wójta gminy, pana Krzysztofa Adamowicza, który jest dziś z nami oczywiście, wraz z małżonką serdecznie witam Państwa na 16. już przeglądzie pieśni maryjnej w Przychodach. Co roku w naszej kaplicy wysławiamy śpiewem Najświętszą Matkę Maryję. Oto ona mobilizuje nas do wszystkich działań i jest dla nas podporą w codziennych zgromadzeniach. Witaj, nasza słodka Pani. Niesiemy serca nasze dani, serca czułe i gorące, w Ciebie, Matko, wielbiące. Odbywa się 16. przegląd pieśni maryjnej w Przychodach. To już 16 lat, więc bardzo wieloletnia tradycja. Spotykamy się w kaplicy w Przychodach po to właśnie, by sławić Matkę Boską śpiewem, takim tradycyjnym pieśniami ludowymi. 13 zespołów odwiedziło Przychody dzisiaj oraz jeszcze mieliśmy na scenie, na ołtarzu tak naprawdę debiutantów. Były to dzieci ze świetlicy w Przychodach, przygotowywane przez panią Darię Zańko oraz przez członkinię zespołu Echo z Przychód właśnie. Odbyła się prezentacja śpiewu oraz gry na saksofonie i flecie. Oprócz gospodarzy goście z trzech powiatów w sumie, bialski, łukowski i radzyński. Tak. Możemy wymienić zespoły? Z terenu gminy Międzyrzec-Podlaski zespół Echo z Przychód, Ale Baby z Berezy, Sami Swoi z Tłuśćca, Leśne Echo z Zaścianek oraz zaproszeni goście spoza gminy Międzyrzec-Podlaski zespół Kalina z Wygnanki, Tęcza z Brzozowicy Małej, Kwiaty Polne z Kolembrut, Niezapominajki z Dminina, zespół śpiewaczy Chodów, Malwy z Komarówki Podlaskiej, Wrzos z Konkolewnicy, Czerwone Korale z Zachajek i Zorza z Polskowoli. Jak Pani myśli jako podyrektorka kultury w Międzyrzec-Podlaskim, czym ten przegląd stał się dla samej gminy Międzyrzec, dla Przychód i dla okolicznych mieszkańców? Przede wszystkim jest to taki dobry przykład kontynuowania, kultywowania pewnej tradycji, wydarzenia, które zrodziło się w sercach samych mieszkańców. To jest chyba takie najpiękniejsze, bo to już 16 lat, to nie jest mały fragment czasu, krótki fragment czasu. No i panie są bardzo konsekwentne, z roku na rok się spotykają. Cały czas też wyszukują nowy repertuar pieśni, więc to też jest ważne. Więc takie pielęgnowanie tradycji, tego co w sercach mieszkańców Przychód się zrodziło wiele, wiele lat temu. Yeah.
16 lat w naszej kaplicy organizujemy pieśni maryjne, z czego bardzo się cieszymy, że możemy Matkę Najświętszą tutaj wielbić i chwalić przez swój śpiew, przez swoje tu bycie i z takim podziękowaniem dla ludzi, dla zespołów, że tu chcą przychodzić, przyjeżdżać. Jest to bardzo miłe, jest to coś pięknego, że można raz w roku spotkać się w naszej kaplicy. Tutaj mamy przepiękną kaplicę, w której odprawia się co niedziela msza święta i raz w roku możemy w ten sposób czcić to święto maryjne tutaj z naszą społecznością. Cały rok macie na to, by przygotować się do kolejnego przeglądu. Pani dyrektor wspomniała nam o tym, że zaskakuje ją tą, zresztą jak i słuchaczy zaskakuje, co roku inny wybór repertuaru. Szukacie tych piosenek, te piosenki są o Maryi. Tak, może nie zawsze są tak do pełni przygotowane, bo są to wybrane z jakiegoś śpiewnika. Ale staramy się co roku coś innego zaśpiewać, żeby się nie powtarzać, żeby to było coś takiego bardziej i dla ucha, no i może Matka Boża bardziej na nas spojrzy, za co Bogu Najświętszemu dziękujemy, że możemy tak właśnie w ten sposób tu się spotkać i Matce Najświętszej. I powoli przygotowujecie swoich następców. Tak, już zaczęłyśmy w tym roku tutaj dziewczynki zapraszać. Przy dziewczynkach znalazły się chłopaki. No jest to bardzo fajne, jest to bardzo śliczne, że młode pokolenie chcemy zarazić, żeby coś się działo, żeby ta młodzież też była przesiąknięta tą modlitwą i pieśnią maryjną. Każde serce mnie to czuje, że mu świeci litość Pan. Są młodzi, którzy chcą przejąć pałeczkę po tych starszych. O tak, z ogromną radością przyjmujemy fakt, że również w ten przegląd pieśni maryjnych już po raz 16 w przychodach włączyły się również dzieci. Cieszę się, że ten przegląd staje się takim przeglądem międzypokoleniowym. Ale to jest zasługa właśnie zespołów ludowych, które przekazują tą tradycję. Tradycję wyrosłą w wierze chrześcijańskiej, w wierze naszych przodków, łączą ludowość z nowoczesnością i to jest nadzieja na przyszłość, bo to, co wyniesiemy z naszej ziemi, te nasze korzenie, te nasze przywiązanie do tradycji, do wiary chrześcijańskiej, ono będzie następnie wyznaczało następne pokolenia. No, ale chyba to, co jest bardzo istotne, daje przede wszystkim taką mocną podstawę moralną do funkcjonowania w nowej rzeczywistości i w przestrzeni, w tej, w której młodzi ludzie funkcjonują. Przesadą będzie, jeśli powiem, że pan wójt wspólnie z rodziną, jak i wiele innych rodzin tutaj w okolicznych miejscowościach, od początku obserwuje te przeglądy i jest prawie na każdym? To nie jest przesada. Odkąd przeglądy pojawiły się w przychodach, chyba byłem na wszystkich. Może gdzieś jakieś sprawy osobiste spowodowały, że na którymś nie byłem. Każdy jest troszkę inny. Każdy przyciąga coraz to nowe zespoły.
ale nierozerwalnie związany jest z tą miejscowością, z zespołem Echo z Przychód, miejscem, czyli kaplicą w Przychodach. No i oczywiście to, co cieszy przede wszystkim, to, że ciągle ludzie mieszkający tutaj spoza terenów miejscowości chcą uczestniczyć w tych wydarzeniach. Drogę wskazuj.
Dziękuję.